Zapraszam do obejrzenia testu reflektorów Matrix LED oraz prezentacji oświetlenia, oświetlenia wnętrza w samochodzie Land Rover Discovery. Z przodu w prezentowanej wersji mamy do dyspozycji animowane kierunkowskazy oraz światła przeciwdzielne. A jest to wyjątkowa wersja, bo jest to Metropolitan Edition z wyjątkowym silnikiem, silnikiem benzynowym, 360 koni, ale na temat silnika to będzie w innym materiale. Napiszcie proszę w komentarzu, czy podobają Wam się takie animowane kierunkowskazy, czy może wolicie takie dotychczasowe stosowane. Bardzo jestem ciekawy Waszej opinii. W prezentowanej wersji tylne światła LED są przyciemniane. Mamy tutaj też do dyspozycji światła przeciwdzielne. Bardzo chciałbym prezentować Wam coraz ciekawsze materiały, ale potrzebuję Wasze wsparcie. Dlatego proszę o kciuk w górę i jeśli jeszcze nie subskrybujecie, poproszę o subskrypcję. Jak oceniacie z zewnątrz wizualnie oświetlenie Land Rovera Discovery? Mi osobiście lampy przednie i tylne się bardzo podobają, ale bardzo chciałbym poznać też Wasze zdanie. Po otwarciu przednich drzwi wyświetla się taki znaczek samochodu Discovery. Przy okazji też oczywiście podłoże jest podświetlane. Zobaczcie, jak wygląda podświetlenie wnętrza. Mamy tutaj do dyspozycji też podświetlenie nastrojowe, chociaż zbytnio się nie narzuca, bo występuje praktycznie tylko w miejscu, gdzie ładujemy telefon oraz w kieszeniach drzwi. Jest natomiast możliwość regulacji kolorów tego oświetlenia nastrojowego. Do dyspozycji natomiast mamy dość sporo punktów do podświetlenia. Podświetlane są miejsca na nogi. U góry dość sporo punktów mamy podświetlających, a nawet dwie lampki w bagażniku. Przejdźmy w takim razie już do jazdy i do testu reflektorów Matrix LED. Jak będziecie oglądać film do końca, to będziecie mieli okazję zobaczyć, jak w świetle tych reflektorów widać zwierzęta, bo podczas tej jazdy miałem okazję właśnie zauważyć lisa, który przechodzi przez jezdnię. Także sytuacja dość ciekawa. Zobaczycie ją później. Jadąc przy oświetleniu ulicznym, widzimy bardzo dobrze oświetloną drogę i pobocze. Natomiast nie widać, żeby cokolwiek tutaj się działo, żeby te lampy Matrix w jakiś sposób tam zmieniały funkcję. Dopiero to widać w momencie, jak wyjeżdżamy z terenu miejskiego. Można to właśnie zauważyć już teraz, jak wyjeżdżając z miasta zapalają się dodatkowe diody i podświetlają zakręt. W momencie, jak się mijamy z samochodem, który jedzie z naprzeciwka, to światła z lewej naszej strony są odpowiednio korygowane i potem jak miniemy ten samochód, to znowu lewa strona jest doświetlana. A teraz uwaga, bonus. Zobaczcie, jak lis wygląda w świetle reflektorów Matrix LED. Sam fragment z lisem przybliżyłem troszeczkę, żeby go lepiej było widać, natomiast ja w rzeczywistości widziałem go bardzo dobrze i nie było w ogóle opcji, żeby go najechać. W tym miejscu jeszcze raz Was poproszę o kciuk w górę i jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście o subskrypcję. Jest to dla mnie duże wsparcie, za które bardzo dziękuję. W mojej ocenie reflektory Matrix LED w Land Roverze Discovery wypadły bardzo dobrze.
wśród samochodów, które miałem okazję prowadzić, myślę, że jest to na pewno ścisła czołówka, a być może nawet numer jeden. Napiszcie, jaka jest wasza ocena. Bardzo jestem ciekawy waszego zdania. Tymczasem dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Zapraszam do oglądania moich innych filmów, a szczególnie tych na temat Land Rovera Discovery.